Witam gorąco w kolejnym odcinku z Kontrola. Niestety zawiesiła mi się gra przed chwilą. Gdzieś umknęło mi z 20 minut gry. Za tamtymi drzwiami była malutka strzelaninka. Dosłownie gdzieś tutaj w okolicy. Wybiłem paru żołnierzy z syku. I mi się gra zawiesiła. No wyjebiście po prostu. Myślałem, że... że takie rzeczy się nie zdarzają. Czyli jak to wspomnę drugi raz, pójdę teraz prawą stroną. Telewizor to jakiś jest? Myślałem, że da się go odpalić. Dobra. Poszedłem w tę stronę i tu było w cholerę patroli dziwnych, których zabijałem rzucaniem przedmiotami, co dobrze mi szło. Był jeden rzut, jedna śmierć. Zobaczymy. Okej. Teraz jest podobnie. Te umiejętności miotające mi się chyba podniosły. Skoro zabijam większość jednym trafieniem. Czy ja tu mam iść? Zaraz tam pójdę, tylko zobaczę, cóż tu mamy. Tam coś ciekawego jest. Tu mamy klozet. Czyli tak czy siak musimy tam się udać. Co prawda tutaj coś jeszcze jest. Ale tam było fajniej chyba. Centrala techniczna. To walimy do centrali technicznej. Może nie zginę za szybko. Moje ulubione toalety. Taka duża toaleta normalnie. Tajemnicze dźwięki. Prawdopodobnie poza kibelkiem.
Strefy progowe. Badanie tematów paranormalnych. Najstarsza siedziba to miejsce, które ciągle się zmienia. Powiedzmy, że nie chcę się czytać. Tu nie wejdę chyba. Czarny kamień. Tu będzie jakaś fajowa walka, czy coś? Czy ja tu byłem? Nie, no nie byłem tu chyba. Nowa misja. Zbadaj tor treningowy. No dobra. Nie możesz przeskoczyć, bo co? Kuźwa, boję się. Czy ja tu powinienem iść? Kuźwa, jak jasno. Trench idzie na wojnę w sprawie raportu Tennisona. Panie, co mnie to... Nie mam takiej karty czwartego levelu. To tak wychodzi, że muszę śmigać tutaj. Dobra. Idziemy. Jak są takie drzwi fajne, to rozumiem, że jakaś bestia tu siedzi. I o co tu chodzi? Badaj tor treningowy. Mam coś strzelać? Gdzie jestem? Tutaj. Są kładki stegowane. Czy ona jakoś nie potrafiła latać? Dobra. O! Serio? Tak mnie przywitali? Kuźwa. To ja w życiu nie zrobię tych 50 zabójstw bez własnej śmierci. Ciekawe, gdzie mnie cofnie. Szkoda gadać. Serio, nie ma jakichś checkpointów? Te samo otwierające się drzwi.
troszeczkę straszą. Zróbmy drugie podejście. Aha! Brawo, ja! Skubani. Jakiegoś RPGa napierwala. Podejście numer 3. Może tym razem się nie dam. Nie sądziłem, że oni już zaatakują od razu. Biedną kobietę. Jezu, co tu się dzieje? Jakaś masakra. Mógłbyś się koleś sam zabić. Świetnie. Jakieś zdrowie gdzieś? Chyba się wycofam na z góry. Ustalone pozycje. Tylko co mi to da, jak zginę zaraz. Kuźwa, to te mały też tym napieprza? Co za... Nazwałbym ich brzydko. To chyba ci kolesie mają te RPG-i. Nie ten wielki. Tak jak myślałem. Chociaż duże też chyba coś mi... Kurde. Ludzie. Nie zesraj. Można powiedzieć, że to 4 razy sztuka, ale... Tyle razy tym napieprzał, że to szkoda gadać. Może się otworzyło coś? Teraz. Nie. No to idziemy stąd, kobieta. Zginęłaś tyle razy na próżno. Chyba. Ale my tu jeszcze wrócimy. Zobaczmy, co tutaj słychać.
Nic nie słychać. To wygląda, jakby tutaj na prawicę zapraszali. Tylko kumam, że nie przejdę, bo to czerwone jest. No dobra. Jak mnie nie chcą, to se pójdę stąd. Tam się otworzyło coś? Tak. Ekstra rzut. Miejscówkę. Ciekawe, o co tu biega? Siema, koleś. Chciał mnie tak zajść od boku, kolega. Rzucił? Kto chce krzesłem oberwać? Oczyściłem teren. Bunkier. To nie koniec, mówisz.
100 razy wolę te rzucanie niż strzelanie do tego. Dopiero zauważyłem, że trzeba tu baterię zasadzić. Teraz widzę, że tam na górze. O, tutaj. Coś tu mocno wybuchowego. Te gnojki z czerwoną poświatą mnie denerwują. Siema koleś. Co tam słychać u żony? Rozumiem, że pchnąłem troszeczkę akcję. Czasem zapominam, że ono tak fajnie przez te płotki może przeskakiwać. Badałbym sobie trochę tę okolicę przepiękną. Ale chyba nic tu ciekawego nie widzę. Dobra. Tu mi się wydaje, że się ten skrót otworzył. To chodźmy zatem przywitać się z kimś. Notatka do odczytania. Przypomnienie o grze. To taka słaba. Poziom elektryczności i wody chyba w porządku. Tu czuję, że będzie. Jakaś walka. Jak nie będą walić granatnikami, to może przeżyję. Gdzie ty kolej? To was często po prostu nie widzę. Chyba jakoś tak. Dobra, czyścimy to miejsce. I od razu ładniej się robi.
forces contain a lockdown. Only be lifted by a directorial override. This is what we came here to do. To wciskaj, kobieto, wciskaj, nie krępuj się. O, to broń jest kluczem. No byłem tam przed chwilą. That's it. The other sector should be open now. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. W sumie też jestem ciekawy, po co ty tu jesteś. Tędy chyba wszedłem. Popatrzę, czy coś tutaj ciekawego znajdę. I chyba trzeba po prostu ten teleport użyć. I zagadamy jeszcze z Emily na koniec. Jak się znowu gra zawiesi, to walnę baranka. Bo jakbym miał nagrywarkę zewnętrzną, to by mi wieszanie konsoli wisiało. Ale jak nagrywam przez konsolę i konsola mi się zwiesi, to nagranie przepada niestety. A niestety nie stać mnie na nagrywarkę. 1400Z to niestety... Niestety nie na moją kieszeń. Czy ja tu byłem? Wygląda znajomo. Co wy zawsze się tu pokazujecie w tym miejscu? O, przynajmniej jeszcze jednego zabiję, to zadanie mi się wykona. Koleś, jesteś sam. Nie no, karty 4 levelu nadal nie mam. Dobra, idę do tej Emily. Myślałem, że gdzieś tutaj ten Achti jest. Przynajmniej odbiorę nagrodę. I co my sobie tu wybierzemy? Zabij ekspertów cyklu od wyburzania. Którzy to są? Tu mi jeszcze 15 brakuje. Dobra. Wezmę to. I lecimy do Emily zobaczyć,
co ona chce. Znaczy, coś mamy jej wyjawić, rozumiem. Tylko, gdzie ona jest? Gdzie jest nasza główna baza? To jest pytanie. Może centralne kierownictwo po prostu? Gdzie jest Emilka? Never recorded any distance over 5. Obviously, you never read it. Jesse, you made it. And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Dobra, pogadajmy na poważnie, dziewczyno. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but it... She helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in a guiding star. Did Polaris know about the Hiss? If she got you in here, in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the Hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my key card. The sector elevator will take you there. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past, I am so close to something. Do you feel it?
Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Ale to zakręcone jak w ruskim czołgu. Da się z tobą jeszcze pogadać? Hi, Jesse. Czy ja z tobą już gadałem na ten temat? But still can't find him. Where could he be? But he's usually in his office in research or one of his labs. Dr. Darling has quite a few all around the bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I don't have access to most of them. Sounds like I touched a nerve. He didn't let you into his labs? Not all of them, no. Some had volatile material. That's ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought of a more convincing lie. I mean, how can I work without access to all the data possible? O nie. To jest wyszarzone, ale jak się zagada, to jeszcze jest bardziej wyszarzone. Kuźwa. To pogadajmy jeszcze. This place has a bad habit of moving around, huh? So you notice the building shifts. Did you know that 39% of bureau accidents are caused by the shifts? It's true. I ran the numbers myself. So they're dangerous. Oh, very. Yet one time a shark got shifted into a meeting room along with over 2,000 gallons of water. It was a tiger shark. Darling's pet research project. I forget what he was researching. How do people work here? To grubo. Jak mi się taki rekin zrespi gdzieś na twarzy. You said you're an assistant? Oh, it's just a title. I'm a scientist, a researcher. I work for Dr. Darling. See, when bureau agents go out in the field, the sites of altered world events, we study the materials, the altered items they bring back. It's always something we've never seen before, and studying them requires new instruments, methodologies, sometimes entirely new fields of science. Emily really loves her job. See, there's no guidebook for what we do here. Everything that happens at the bureau, including the science, is without precedent. Fajna praca, swoją drogą. What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. No i ostatnie pytanie, punkty kontrolne. What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Now, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, has anyone ever used them to teleport around? What, no. What, I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay. It's just, wow. This blows my control point theories right out of the water. I love it. Fajnie, że to uwielbiasz, ale my kończymy. Be careful out there. Wróćmy jeszcze okiem. Nie tutaj. Zasoby na razie olejmy.
sektor techniczny, cele główne. Ciekawe, czy to jakiś czas się odlicza? Środki zaradcze, tak. Aha, to ja samo wykonuję z tego co widzę. To które są moje zadania takie fabularne? Znajdź Marshall. To chyba jest główne. Ale to też jest napisane cele główne, sektor techniczny. Dobra, ale to tak czy siak zrobimy. W następnym odcinku jeszcze tylko tu wejdę. Zdolności mogę jeszcze jakieś sobie podkupić. Co to jest? Wystrzel wybuchające pociski. Wystrzeliły granaty i rakiety z powrotem w stronę przeciw. To dobre. To zanabądźmy. Jak coś do mnie wystrzelą, to im oddam. Na zdrowie mi już nie stać. Lekkich przeciwników odrzucać nie. Ale te uszczeliwanie przedmiotów już doceniam powoli. Bo już większość ginęła od jednego strzału, co bardzo mi pomagało. Blokuję sobie jeszcze to. Trench and Darling arguing a couple weeks ago. Trench was furious. You don't think Darling... Ubrań żadnych nie mamy. A ja bym chciał sobie broń zrobić. Aha, tutaj odkrywamy jakieś... Dobra. Szybki obrót. Stwórz obrót. Obrót pokrystuje szybko szambrą. Stwórz! Czyli co, będziemy mieć teraz... trzy typy broni? Czy jak? Dobra, nieważne. Powinno się save'ować. A to odlicza mi coś, że za 15 minut chyba coś się skończy, no ale to leje na tą chwilę. Szkoda, że mi się ta gra zawiesiła na początku nagrywania, więc trochę uciekło. Ale tam było niedużo strzelaniny. Kurde. Już jest po 12 w nocy. Więc trochę zmęczony człowiek. Więc kończę. Już nie gadam. Dzięki zatem za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki w przyszłości. Z tej bądź jakiejś innej serii na moim kanale. Hej.